Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dwarf Fortress. No, dalej jeszcze nagrywam i nagrywam. Chociaż tym razem już troszkę z przerwami, więc muszę sobie przypominać, co się ostatnio działo. Ostatnio było, wiem, że jeszcze mamy jedną osobę do leczenia, ale sobie tak pomyślałem, że w tym odcinku moglibyśmy zrobić coś innego troszeczkę. Mianowicie sprawdzić sobie w trybie legend, co to za stwór jest, ten Urdim Vushonol Olos Fist Poet, bo to jest ciekawy jakiś stwór. Druga rzecz, którą moglibyśmy sprawdzić, to można byłoby sobie zerknąć. Tutaj prawdopodobnie raid poszedł z tego The Dwarven Tower of Beltur. Ja mniej więcej to jeszcze przed rozpoczęciem serii patrzyłem, co tutaj jest. Ale no tego wam nie pokazywałem, więc też można byłoby tą lokację sprawdzić w trybie legend. I właśnie. Tu niestety, boję się, że niestety, bo tutaj większość tych jest, this item is being traded, że nam się zbugowały, kurczę, te karawany, bo zakończyliśmy tą karawanę i oni gdzieś tutaj u góry, gdzie to było? Do góry, proszę. Gdzieś tu nam utknęli, no i zostali w pewnym momencie rozwaleni w momencie, kiedy po prostu przyszedł ten najazd tych nieumarłych. Więc został chyba tylko, o ile się nie mylę, ten biedny wielbłąd, którego żeśmy uratowali z sadzawki, która gdzieś tam z kolei jest. Tu widzę, że nasi jeszcze nie wszystko tu pozbierali, ale jest odblokowane. Można to w tym momencie jakby wziąć. Melt status, visibility, no właśnie, copper crossbow, to może warto byłoby jeszcze półki, że tak powiem, no, dodać jeszcze kogoś tutaj, axe dwarf, no relevant skills, miner, może besmara dodajmy do tego. Jeszcze tutaj, aha, na tą pozycję tutaj, że dodałem. No dobra, mniejsza z tym, bo on wtedy będzie mógł, bo to jest ten, no, to jest ta, z łukami powiedzmy, ten oddział. A nie, dalej mają individual choice mele. Czy ja coś pochrzaniłem? Details, iron short sword, to miał być, kurczę, archer wszystko miało być. Oni mieli być archerami. Back to squads. Equip. I oni mieli archer, 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 archer. No właśnie. Ranch, ranch, ranch. Bo mamy... Mamy kilka łuków, mamy te crossbow, które tutaj zostały. Zobaczymy, jak oni się tu wyekwipują. Coś tu było nie tak po prostu z tym składem. A chciałbym mieć też skład łuczników, bo właśnie nie wiem, czy oni w końcu trenowali, czy nie. Ale to sobie później może sprawdzimy. Albo sobie sprawdzimy teraz. Kiedy oni mają... oni są off duty. Teraz mamy... Opal... Current month, off duty. Zastanawiam się, czy nie dać im trenować, żeby zobaczyć po prostu copy, paste i wybierzmy po prostu ten staggered training, więc wtedy będzie wiadomo, że oni w następnym miesiącu w obsydianie będą trenować i zobaczymy, czy wtedy się wyposażą po prostu w te zasięgowe bronie. Aha, źle to zrobiłem, ale dobra. Przy okazji, właśnie, bo przechodzenie do trybu legend jest takie trochę tricky, że tak powiem. Dlatego, że nie można sobie, możemy sobie zapisać i wyjść z gry, ale później włażąc, to z tego co ja widzę, wchodzimy bezpośrednio tylko do tego trybu Fortress. Więc najlepiej, tak jak widziałem gdzieś na jakichś gameplayach, ale jeszcze tego nie testowałem, to będzie powiedzmy odcinek 14a, bo 14 był, to dobra, nazwijmy go jakoś tak, zapisać sobie to wszystko do i pozostać tutaj w grze. Następnie trzeba chyba zrobić Abandon Fortress albo coś w tym stylu, a później można wczytać sobie tego save'a, zdaje się, tak mi się wydaje. Albo Reclaim Fortress zrobić, czy coś takiego. Jest to takie trochę naokoło, ale
Zawsze w World Fortessie byłoby tak z wczytywaniem, przechodzeniem między tymi dwoma tymi trybami, był zawsze jakoś tak to dziwnie zrobione. Więc spróbujemy to zrobić i ogarnąć, żeby się nam tutaj tylko nie skopało coś. Dobra, i teraz powinniśmy retire the fortress for the time being. Nie abandon. Abandon chyba też można zrobić, ale retire. Really, the world will be safe, but we will need to retire the fort. Dobra, retire. Save the world to this timeline i tak dalej. Ok. No, ok. Dlatego zapisywałem do, pod nazwą swoją, bo teraz robimy jakby, zapisujemy sobie świat do tego current, czyli autosave'a, jak ja to nazywam, i czyli current timeline i później jakby, ale nasza forteca jest jakby no porzucona. To znaczy ona nie jest porzucona, symulacja tej fortecy i naszych postaci dalej jest, więc można sobie z tego save'a wczytać, tylko że upłynie prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, upłynie troszkę czasu. Nie wiem, jakieś tam 2 tygodnie czy coś. Więc teraz pytanie, The Land of Day, czy ja to w tym momencie manual save, odcinek 14a, nie to chciałem. Teraz chyba powinniśmy zrobić Start New Game Existing World. Właśnie, The Land of Dawn i teraz sobie tylko jakby zamiast wchodzić do tego trybu dwarf, budowania no, fortu, sobie wejdziemy do trybu Legend. No i właśnie teraz bierzemy w trybie Legend i będziemy mogli sobie podejrzeć, co się właściwie tutaj dzieje. Tam widać było, że jeden fort jest, to jest ten właśnie nasz fort. No i teraz sobie możemy posprawdzać. Historical Features, mam nadzieję, że to jest ten gość, że go tu gdzieś znajdziemy, bo jak nie znajdziemy go, to całe zamieszanie na nic. Urdim, on się nazywał jakoś tam W coś tam, nie? Wushonol, The Mail Olos Fist, tak, Hot Mirror, to jest ten Hot Mirror. No i mamy jego historię. Ojejku, ja tak szybko może przeskroję. Urodził się w 208 roku. W 208 roku, dobra. Był trzecim najstarszym synem Tekuda jakiegoś tam i Adil. Duży, trzyoczny humanoid. I ma jakieś antenki na głowie, takie jakby, czy coś. No. Night Creature. Ale tu jest powiedziane, pierwszy raz został zrobiony przez ludzkiego nekromancera Olo Coverwalka of Beltur. I to jest ciekawe, dlatego że The Dwarven Tower of Beltur to jest ta wieża nekromancera, która jest obok nas. Więc może warto by, ja sobie tu będę też notował to wszystko. Olo, jak z tego, z jednego z filmów polskich. Tylko już nie pamiętam którego. Olo coś tam. Znaczy pamiętam nieprzyzwoity tekst, który był z tym, jako mem krążył, ale nie pamiętam filmu w tym momencie nazwy. A cytowania tekstu sobie odpuszczę, żeby tutaj nie narażać waszych uszu na różne te. Beltur. No właśnie. No to już żeśmy wiedzieli mniej więcej. No i co tu się zrobi? Fish był Fish Dissector, Celebration, Six Competitors. A to w jakiś startował w jakichś zawodach czy czymś tam. Walczył w jakimś coś tam, w ataku na Klops, w Confused, coś tam, jakiś coś tam. Food Race, a czyli dobra, w takim maratonie jakby z festiwalu startował. Golden Celebration, coś tam. No widać, że bardzo dużo, że tak powiem, startował w jakiś Food Race, czyli powiedzmy wyścigach, krótko mówiąc. A i wygrywał nawet kilka razy. Bardzo dobrze. A później został uczniem jakiegoś Dumbstowa Wrightwornessa. Później się przeniósł, żeby studiować.
Competing, Tom, Celebration of Tom, Competing. Czy to są prawdopodobnie jakieś, może to były nie jakieś biegi, tylko to po prostu może były jakieś ogólnie, że tak powiem, bo jak on jest poetą, to może uczestniczył w jakichś takich, nie wiem, zawodach poetów czy coś. No w każdym razie mnóstwo tego, jak widać. Gość bardzo aktywny, taki no, sportowiec, można go nazwać poeta. Tak mi się wydaje, że to jest taki właśnie, taki obieży świat troszeczkę. Ojejku, patrzę jeszcze, co tutaj jest ewentualnie, co on jeszcze robił. No dobra, part, coś tam, dobra. To, i na czym on skończył, bo tu widać, że później w 250 wizytował różne ten i tu gdzieś na samym dole powinno być 252 wizytę to Realm Silvers, a my jesteśmy Realm Silvers? Kurczę, jak my się nazywamy? Bo ja już nie pamiętam. Może tu jest zaznaczone, że już tam w tym momencie. Related history, mother, father, object, casual worship, artist, object of casual worship, czyli jakiś obiekt takiej casualowej no, modlitw czy czegoś. Dobra. Former master, the human, related entities, the tower of chance, the page of connecting, the grizzly spears i the little domination. Member dwóch, to są chyba dwie rasy, znaczy nie rasy, tylko powiedzmy albo krasnoludów, albo ludzkie, powiedzmy królestwa. Former member. To są wszystkie, powiedzmy. Okej, okay. No to tyle mamy, jeśli chodzi o tego gościa. Natomiast zobaczmy sobie struktury sites. Powinno być Beltur. Reitzigun Beltur, tak? Nie, the tower of, to nie jest to. Kurczę, to nie jest site, tylko to są structures może. The profile belly, to tylko, kurczę, może inaczej to trzeba wyszukać. Właśnie, co to będzie? Sites, artifacts, regiony. Regiony? Tower. To na pewno nie jest jako region. Nie, to musi być tutaj w site, tylko Tower też nie. Wydawało mi się, że ja to widziałem gdzieś. Regiony nie, site nie. No artefakty historyczne, figury nie. Codis is underground. Może to jest underground region. No nie, jak jest wieża, to nie jest underground. No chociaż może być wieża podziemna. Cywilizacje. The Tower of Chance. The Washed Tower, the Bald Tower, the Seeds of Tower, the Cunning Tower. To nie ma tutaj w tym momencie. Kurde, gdzie ja to widziałem? Structures. To jest ostatnia mniej więcej szansa. Ono Astano, ono the Tower of Roughness. Kurczę, czemu tej struktury nie ma? A może to są cywilizacje? Kurczę. To nie ma, art nie ma. Może to? A tak. The Tower of Chance, to też nie. The Washed Tower, the Bolt Tower, the Sect of Tower, the... No nie, no to są te cywilizacje i other entities. Regiony. Też nie. To powinno być w sites. Ciekaw jestem, czemu tego nie ma. Bell. Może to jest to. Bell Tower was a tower, tylko to się inaczej nazywa. No właśnie.
W 114 roku Construction Lines to jest pewnie jakaś, nie wiem co to jest, Construction Lines to jest Dwarven Group, czyli to są, to jest grupa jakichś krasnoludów, skonstruowała tą wieżę czarnoksiężnika Beltur. Później nekromancer krasnoludzki Katen Wesselbor osiedlił się tam. Później się jakiś Rotten Stalker, czyli jakiś taki no, zgniły jakiś powiedzmy prześladowca, uważ, Glowing Torches też tam się osiedlił. Monom Mind Focuses też się tam osiedlił, tak samo. I Tirist, coś tam, The Cobalt Sweetness of Dust, to jest to, co się tak śmiesznie nazywało, też się osiedliły. Czyli jest tam raz, dwa, trzy, bo tam było mniej niż 10 powiedziane, że tak powiem, ich jest. The Necromancer Odom Taxley, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i kolejny Necromancer 6. Czyli można powiedzieć, tam jest trzech nekromancerów, trzech takich stalkerów. I później reszta to są prawdopodobnie artefakty, które oni tworzyli. The Soldier of Somnis Zolak was abducted. Aha, czy jakiś goblin wykradł kogoś tam. Dobrze, to są same artefakty, czyli tam jest dużo artefaktów. Kurczę, jak tam jest mniej niż 10 tych wszystkich tych, tylko że oczywiście są to nekromancery, jakby zrobić coś takiego, żebyśmy mieli tak bardzo dobrze wyposażoną grupę krasnoludów, to można by im spróbować wjazd zrobić i zniszczyć to. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe i jaką siłę trzeba mieć, żeby taką wieżę nekromancera podbić. Nigdy w życiu tego nie robiłem i nigdzie tego nie widziałem. No ale... To eksperymentowanie z tą grą, to jest cała esencja tej gry, nie? Na razie jeszcze na pewno jesteśmy nieprzygotowani na to. Dobra, to są różne takie coś tam. 150. The Olos Feast All in Practice Glazed was abducted from Beltur. Czyli Olos Feast All in to... A ten Olo Codwalk to... Zaraz... Nie ma go tutaj na liście. Olos Feast jakiś. Kolejny jakiś. W 162 roku krasnolud Asop Folthall osiedlił się tam. Goblin też się osiedlił. Czyli mamy tam przynajmniej jeszcze dwóch jakichś nie nekromancerów. Było wilk jakiś. Wolfman, wilkołak. Rubal, Wooden Chance. Settled też, czyli mamy kolejnego wilkołaka, czyli tam było 6, wilkołak 7, 8, 9. 9, tak, no to są wszystkie, czyli wiemy, czego się możemy tam spodziewać. Wilkołak, no to nie jest dobre, bo jak wilkołak ugryzie naszego, to się nasi później będą wilkołaki zmieniać. Jakiś krasnolud, jakiś goblin, powiedzmy. No i trzech czy czterech nekromancerów i trzech nekromancerów i trzech tych stalkerów tam jest, krótko mówiąc. Taka jest tam ekipa. 9 sztuk tam mieszka w tej wieży. Ten Wolfman. Wolf coś tam, coś tam. Niewiele więcej na temat tego wilkołaka wiemy. Uzol. Uzol był goblinem. Jako jeden z pierwszych. Holy Shock, coś tam. A czy on umarł, czy jak? Czekaj. Uzol and Goblin, Vampir Goblini, Nexerung, coś tam, Become Lovers. O kurde, czyli z jakąś wampirzycą albo z wampirem się, że tak powiem, zakochał się w niej. Ożenił się nawet z nią, kurde. No to są ciekawe tam, że tak powiem, postacie. A ten dwarf, ten krasnolud. Dobra, najmniejszy coś tam, najmłodszy syn, bla 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 bla. Czyli on dużo artefaktów stworzył. Bo tu jest coś tam. Archkerol Misconceptions about the Sacred Text. To jest jakaś książka. Legendary Forgotten Beast Scroll jakiś legendarny to jest. Utworzył. Czyli on na sporo tutaj utworzył różnych ciekawych rzeczy. Artefaktów. No proszę.
No już możemy jeszcze zobaczyć tak sobie z ciekawości ten główny nekromancer, ten Katen Weselborn, który tam, że tak powiem, się osiedlił. Dwarf nekromancer, pierwszy ze swojego rodzaju, próbował tam kogoś skoruptować. O Jezu, historię to on ma po prostu, o jesteś. Ile tych stalkerów, że tak powiem, tutaj wziął no, z tego. No powołał do życia. Coś tam patrzę, czy czasem. No bo ktoś posłał na nas tamte nieumarłych. To mógł być któryś z tych nekromancerów. Więc patrzę teraz, czy. W 244 roku, ale to jest na pewno przed naszym tym, bo ja już nie pamiętam w tym momencie, w którym roku my byliśmy. Mogłem sobie to zapisać. W 249, bo patrzę, czy nie ma po prostu, że wysłał, utworzył tych, chociaż on mógł ich wcześniej utworzyć i wysłać dopiero do nas wcześniej. Zrobię sobie może pauzę tutaj chwileczkę. Okej, okay, już jestem z powrotem. Ja sobie tak na szybko zerknąłem do tych nagrań poprzednich, do tego najazdu, czy czasem te gobliny takie nieumarłe nie miały jakichś nazw, ale nie miały. Bo wtedy no, można by powiązać, czy na przykład ktoś zrobił tutaj jakiegoś takiego, powołał do życia jakiegoś goblina. No i wtedy wiedzieć, że na przykład ten... wiedzieć, kto nas jakby tutaj zaatakował, nie? Kto wytworzył, który z tych nekromancerów, bo może było tak, że to w zasadzie nie oni posłali na nas. Kto to wie? No dobra, no to teraz wracamy, że tak powiem, do tego naszego i sobie continue active game, Land of Dawns i sobie wczytamy manual odcinek 14a. Czyli jakby no moglibyśmy Reclaim Fortress robić i tak dalej z powrotem, ale to wtedy jakoś ileś tam czasu trwa, więc ja chciałem tylko na chwilkę wyjść z tego, tak żeby móc po prostu zobaczyć do tego trybu legend, no i mniej więcej, żebyśmy się dowiedzieli, co tutaj się naokoło nas w ogóle dzieje. No dobra, tu jeszcze sprawdzę, czy to się zapamiętało. Equipment, details. Dobra, zobaczymy, czy oni się tu po prostu no, z tego equipmentu wyposażą. Mieliśmy zrobić chain, metalsmith, rope, clothiers. No właśnie, brakuje nam... czy mamy w ogóle... Mam zapisane, że nam brakowało chain. Nie, nie mamy chain. Iron leg... No mamy tych, kurczę, Boże, ile tego mamy w tym momencie różnych rzeczy. Metalsmith, add new task. Czemu ja tutaj nie mogę na przykład, aha, bo to może jest w submenu. Armor, furniture, siege, trap, other objects. To chyba szybciej będzie w work orders. Albo w ogóle tutaj dać. Czy ja w ogóle mam tutaj, nie mam dodanego, chain, coś tam. Rope albo coś w tym stylu. Chain, bronze, iron chain. Bo jakieś takie rope mamy chyba mało, potrzebowalibyśmy clover workshop. Starczy nam, nie wiem, ze 3. To mogą zrobić przy okazji. Jakiś dodatkowy workshop, tylko tu już akurat mamy mało miejsca na workshopy. Ja myślę, że zostawimy sobie to miejsce na workshopy, bo dlaczego by nie? To jest dobre miejsce, żeby właśnie workshopy były. Może, bo tu mamy też wszystkie te, wszystkie no, miejsca, gdzie trzymamy. Rzeczy. W związku z czym ja bym po prostu zrobił tutaj dodatkowe takie miejsce. Zastanawiam się, czy też nie zrobić tutaj dodatkowego jakiegoś miejsca na magazyn. Tylko może tak dla wszelkiego, na wszelki wypadek
Tak. I sobie, bo to się szybko tutaj zostanie wykopane i oni będą szybko mogli. No, będzie można tam zrobić jakieś dodatkowe rzeczy. Właśnie, ten jeden gość, który nie chciał być leczony z jakiegoś powodu, gdzieś biega zamiast kurczę do szpitala iść. No ale to już mu nic nie poradzę. Workshops, Clover, workshop, mamy gdzieś tu. Stonu, nie tu. Clothing, a to się w którą stronę otworzyło. Clothing and leather. A tu się otworzyło, kurczę. Teraz. Leather, loom, make cloth, bags, no właśnie. To też będziemy potrzebować. Birch logs, może być tak zrobione. Co jeszcze będziemy potrzebować z tych workshopów? Można to po prostu wybudować wcześniej. Leather workshop chyba nie mam. Nie, nie mamy chyba. Też możemy zrobić. Czy jeszcze jakieś workshopy by się nam tutaj przydały? Farming, to żeśmy dużo. Furnace, kiln. Clay. Bake clay objects here. Magma kiln. Oh, na razie może nie jest to nam tak bardzo potrzebne. Cancel, Boucher Animal. No ja wiem, że cancer. No nie ma w tym momencie tego. Right click to dismiss. OK. Jeszcze tak. Który to gość był? Erit. Eritów mamy dwóch. Erit Lee. Coś tam. Bart? What? Erit Lip, coś tam. Nie, to jest drugi. Tego Erita mamy. Militia Coma Captain. On jest pocha. Kurde. Nie to. Lip, coś tam, coś tam. Ty. Czy ty dalej jesteś healthy? Już się już ten tego. Wounds, air torn open, infection. No. Coś tu go połatali, ale no treatment schedule, receive blood, torn, spleen, out of left hand, coś tam. No coś tam go połatali, tylko że no niestety ma infekcję i ma to gdzieś. Bo oczywiście musi wytapiać kurczę jakąś tą rudę. Bo to jest najważniejsze w jego obecnym stanie. Ale przynajmniej szpital mamy załatwiony. Tutaj w zasadzie macie ojejku, żarcia. Drinks jest mało. Tego żeście oczywiście jeszcze nie skończyli. Tu będzie można z czasem jakieś statuetki, różne rzeczy porobić. Tu żeście już wykopali, to jeszcze wykopcie troszkę korytarzy, żebyśmy mieli rudę i wszystko gotowe. To jest co? Hematite, to by można było zrobić, to jest ruda żelaza. Więc takie rzeczy możecie wykopać. To w ogóle też możecie wykopać. Tak, ja to tak na razie robię byle jak, żeby tylko po prostu mieć materiał do budowy, jak będziemy coś tam potrzebować i tyle. To jest taka ogólnego przeznaczenia kopalnia, gdzie pobieramy sobie po prostu materiały. Nie wiem, czy jeszcze flagstone jakiś nie jest potrzebny. Limestone właśnie. Wall. Dobra. To jest tak, tutaj właśnie, co wy tu macie? Slug, snail. No dobra. Tu można by coś jeszcze zrobić, jakąś mikrofarmę albo coś w tym stylu. Może warto zrobić tutaj farmę. Ten pasztor to nie. A, tu jest, Boże. Ciągle sobie mylę, że to jest tutaj tak schowane w tym. Workshops, farming, farm plot. Cyk, cyk. Możemy tu jeszcze dodatkową farmę zrobić. Tutaj mamy most. Czy to już jest podlinkowane? Jest podlinkowane. Czyli w zasadzie możemy dalej tutaj już kopać coś. Może do jakiejś się dokopiemy tej. Warstwy tych
No, jaskiń. Nie to chciałem. Znaczy, to chciałem tylko. Dobra, troszkę żeście zróbcie tamtego. Do góry jeszcze chciałem zobaczyć. Nie, nie do góry. Tu i do góry. Kurczę. Już mi się mieszają tutaj te klawisze. Tu i tu do góry. Nie do góry. Tu jest farma. No właśnie. Plum Helmets, Dimple Cups. Co my się jemy? Plum Helmets. Wszędzie mamy Plum Helmets. Tylko nie wiem, czy tu nie mamy dwóch farm, bo już tak do Dimple Cups, no seeds. To może Sweet Pots podzdajcie. Pigtail, Cave Wheat, Plum Helmets. Dobra. Tu już macie zrobione? Waiting for construction. A, bo tu nie ma w ogóle przejścia, kurde. No. Dobra, teraz będzie przejście już. Hematite, dobrze, dobrze. To oni se tam z czasem to zrobią. Dobra, wytagujmy ten butcher animal, bo to po prostu będzie nas tutaj denerwowało. Albo można dać w tym momencie work orders butcher an animal, tylko dać mu warunek. Amount butcher unrotten jest więcej niż jeden. O, to teraz nie powinno spamować tymi rzeczami. Coal. Gdzie mamy coal? A, tu jest gdzieś węgiel. No i dobrze. Węgiel, czyli dobre miejsce na kopalnię mamy. Cancel butcher animal. Strasznie jakoś to słabo to działa. Może ja coś jakby źle rozumiem, ale no jeżeli mamy ten work order, butcher and animal, a właśnie, jeden. Jeżeli jest większe w zasadzie od zera, nie? No ale jak będzie większe od 1, to zawsze najwyżej jeden zostanie. No, teraz nie powinno, bo oni może mają work order, żeby pociupać 10 tych, a nie mają żadnego. Dobra, tutaj oczywiście, no nie wiem, czy to nie warto byłoby jakoś ładniej upiększyć czy coś, bo to takie jest. Co my w ogóle możemy tu zrobić? Z jakichś takich cages, machines, windmill można zrobić. Rollers, minecarts. O, takie rzeczy jeszcze można zrobić. Studnie można zrobić. No, studnia to wiadomo. Screw pump i tak dalej. Construction. Pave road można zrobić. Floor. Glass window. Gem window. Tak, tylko że to jest ta ściana, trzeba byłoby ją zastąpić czymś innym, żeby było coś ładnego. A tutaj mamy, to taka jest tymczasowa knajpa. To będziemy musieli wybudować jakąś inną knajpę, taką lepszą, nie wiem, tu gdzieś na przykład, albo coś w tym stylu, żeby to jakoś wyglądało. Ale chyba na razie są wszyscy zadowoleni. Chrzanić to, co się będziemy przejmować. Ło, co się tam dzieje? Dobra, no i tutaj do niczego się nie dokopaliśmy. No to jeszcze jedziemy w dół. Może się dokopiemy. Easy meal jest completed. Drinków też na razie mamy. No, on już poszedł. Dobra, bo teraz mają ćwiczyć. Jest Late Winter. Obsidian pierwszy. Więc jeżeli sobie weźmiemy was, to wy macie scheduled construction flashes. Teraz macie ćwiczyć. Train.
current mount. Wy The Fury of Keys nie macie ćwiczyć, więc jest ok. Natomiast tutaj jeszcze equipment. Zobaczmy, co oni mają. Copper crossbow, Featherwood crossbow, Featherwood crossbow, Cherrywood crossbow. Czyli mamy jakieś, powiedzmy, kusze. Więc nie jest tak źle. Nie mamy tylko pozostałych wyposażenia. Jakie oni mają w ogóle te details? Dobra. Powinniśmy też ustawić, żeby oni używali tylko tych kościanych strzał, czy tam bełtów, a nie, czy drewnianych do trenowania, ale whatever. Tu zaraz, te workshopy, aha, workshopy są niezbudowane. Clover Workshop, no właśnie. Czyli podejrzewam, że Clover i Leather to musimy ustawić w tych budowie, cyk. Woodcutting, nie, stoneworking, hunting, healthcare, farming, metalsmithing, jewelry, crafts, clothesmaking i leatherworking. Te chyba dwie rzeczy musimy tutaj, ten, żeby mogli to wybudować, włączyć. To już zrobiliście, tak? Nie, inactive jest, ale macie przejście, więc proszę mi tutaj nie kombinować. Tetrahedrite tutaj macie, no i dobrze. Equipment mismatch. Może mamy za mało tych kusz czy czegoś tam. Cross, wooden crossbow. To zróbcie jeszcze z parę ich, tak żeby było. Może nie są wysokiej jakości, ale cobaltite. O, czego wy tutaj nie znajdujecie. Zobaczymy, co jeszcze. Czy może coś ciekawego jeszcze się uda tutaj znaleźć. Najbardziej mnie martwi to, że chyba nie przyjadą do nas kupcy, bo się pobagowało coś, ale teoretycznie, no tak mi wygląda. Adolf, mamy ten merchant, tego mamy, który w ogóle nie odszedł od nas. Jednego gościa, Urdima, no to jest ten cały, ten trzyoki coś tam i tak dalej, więc... Dead missing. A nie chcę strzelać do tego, bo to tak troszkę głupio wygląda w tym momencie, że zostaliśmy zupełnie pozbawieni tutaj. Chyba żeby to zdekonstruować i jeszcze raz skonstruować od nowa i może się wtedy odbaguje. Goblin corpse, tu jeszcze w ogóle copper mace, jeszcze mnóstwo rzeczy jest nieprzeniesione w tym momencie. Chyba goście już poszli oprócz tego Urdina. On tutaj został i jest po prostu bardzo, bardzo zadowolony. No study, no quarters, no dining room, no tomb. No ale czy dla takiego gościa coś możemy, Urdim? Czy my możemy mu coś zapewnić? Na przykład jakiś pokój dla niego? Strefę? Nie mam pojęcia. Office? No dajmy na przykład office jakieś takie. Accept. Beam, Zoom. Nie, gościom chyba nie możemy biura przydzielać. Nie.
Tak bym chciałem z ciekawości, powiedzmy, sprawdzić, no bo on ma takie właśnie, no, tak jakby mu coś brakowało. No, krzesło, no można, ma krzesła przecież. Można by tu łóżka jakieś dla gości zrobić jeszcze, tak. Willow beds. No. Co tu się dzieje? O kurczę, jakiś poeta kolejny. To ten. Sarwesh Oka. Nie. To nie, to jest dzieciak nasz. Ale kolejny poeta gdzieś tam. Mastrup Inibemta. Sami poeci do nas odwiedzają. Kurde. No super. Ale dobra. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i cóż, zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć.